Każdy tu miał szczęście, a zarazem zaszczyt. Spotkać się osobiście i nieco dłużej rozmawiać z księdzem, biskupem, następnie arcybiskupem i na koniec kardynałem Zenonem Grocholewskim, musiał znaleźć się pod wielkim wrażeniem jego osobowości. Od pierwszych lat kapłańskich odznaczał się bowiem niezwykłą otwartością na drugiego człowieka, wielką życzliwością i poczuciem humoru. Był równocześnie wielkim erudytą. Imponował ogromną, ciągle poszerzaną i pogłębianą, rzetelną wiedzą, wraz z którą szły w parze jasność i precyzja myślenia oraz odwaga w wyrażaniu swych sądów. U źródeł tych pięknych cech umysłowości znajdowała się jego głęboka duchowość. Niejako hasłowo wypisał ją najpierw na prymicyjnym obrazku w 1963 roku, a następnie umieścił na swoich herbach biskupim w 1983 roku i kardynalskim w roku 2001. Illum oportet crescere. Trzeba, aby on wzrastał. Jego duchowość była duchowością świętego Jana Chrzciciela, zatroskanego o to, aby przede wszystkim to Chrystus wzrastał, czemu jednocześnie towarzyszyło uniżanie się ze strony ostatniego z proroków, stojącego na granicy dwóch porządków, wyznaczonych odpowiednio przez Stary i Nowy Testament. Tą janową duchowością Zenon Grocholewski żył i tę duchowość pogłębiał przez 57 lat swego kapłańskiego, biskupiego i kardynalskiego życia. Jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, jako student Wydziału Prawa Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, jako wieloletni przez 27 lat pracownik Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, gdzie najpierw był notariuszem, później kanclerzem, sekretarzem, a w latach 1998-1999 prefektem, a następnie jako prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przez kolejne 16 lat, od 1999 do 2015 roku, na koniec jako emeryt, któremu zwłaszcza Kongregacja Nauki Wiary zlecała do opracowania najbardziej trudne sprawy. Przez cały ten czas wpatrzony w postać świętego Jana Chrzciciela pragnął, aby poprzez jego życie, zmagania i dokonania wzrastał we współczesnym świecie sam Chrystus. Z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa w 2013 roku kardynał Grocholewski opublikował osobiste refleksje, na zakończenie których pisał: jedno jest pewne, illum oportet crescere. On ma wzrastać dla dobra Kościoła, dla mojego dobra, dla dobra Polski, dla dobra Europy, dla dobra świata. On ma wzrastać, by człowiek był bardziej człowiekiem. Ksiądz Zenon Grocholewski był wybitnym człowiekiem nauki. Samą naukę cenił bardzo wysoko i z zapałem się jej oddawał. Stąd wielokrotnie wyrażał swą wdzięczność wobec arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który w 1966 roku skierował go na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego do Rzymu. Bardzo zdolny, a przy tym pracowity, samodzielny w myśleniu i krytyczny, nie bał się żadnych wyzwań. A takim wyzwaniem dla polskich księży przybywających wtedy na studia do Wiecznego Miasta był Papieski Uniwersytet Gregoriański. Z racji wysokiego poziomu nauczania tej uczelni i dużych wymagań stawianych studentom, wielu z nich nie kończyło podjętych na Gregorianie studiów. Powszechnie więc wybierano inne uczelnie, na których uzyskanie doktoratu nie nastręczało tak wielkich trudności. Tymczasem ksiądz Zenon Grocholewski postanowił przełamać ten swoisty kompleks Gregoriany. Wbrew panującym opiniom i tak zwanym dobrym radom, zapisał się właśnie na tę uczelnię i wkrótce
stał się wybijającym studentem Wydziału Prawa. Był bardzo dumny z tego, że Uniwersytet Gregoriański stał się jego alma mater. Z drugiej strony rozumiał też, że dobry student swoim osobistym rozwojem intelektualnym niejako spłaca dług wobec swej uczelni, choćby w minimalnym stopniu przyczyniając się do poszerzania jej sławy. Takim właśnie studentem Gregoriany starał się być ksiądz Zenon Grocholewski, mając przy tym świadomość, że zdobywając uznanie u profesorów i kolegów ze studiów pochodzących z różnych stron świata, przyczynia się również do kształtowania dobrej opinii o Polsce i o Polakach w niełatwych dla naszej ojczyzny czasach, gdy znajdowała się ona po drugiej stronie żelaznej kurtyny i gdy opinie o nas nie zawsze były rzetelne. Jego sukcesy na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim były tak znaczące, że jako pierwszy w jej dziejach student z Polski cieszył się dwoma bardzo ważnymi wyróżnieniami wieńczącymi jego pracę. Złotym medalem tej uczelni za licencjat, rok 1968, i złotym medalem papieskim za doktorat, w roku 1972. Po nim udało się to jeszcze tylko jednemu polskiemu studentowi. Ksiądz Zenon Grocholewski swoiście kochał Gregorianę, a ta z kolei, jak prawdziwa alma mater, nadal troszczyła się o niego. Jego dysertacja doktorska De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione, consideratione super recensione sententias rotales, wzbudziła tak daleko idące uznanie u profesorów uczelni, że właśnie oni sami wystąpili do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z wnioskiem o przyjęcie go do pracy w tym papieskim urzędzie, co też się stało. Jeszcze jako student w latach 1968-69 ksiądz Zenon Grocholewski doskonalił swą wiedzę prawniczą na studium rotalnym. Studia te kontynuował po objęciu stanowiska notariusza w sygnaturze apostolskiej w 1974 roku, zdobywając dyplom adwokata rotalnego. W tym też czasie podjął dalszą pracę. Jego liczne artykuły ukazywały się na łamach najbardziej prestiżowych czasopism naukowych w dziedzinie prawa kanonicznego, takich jak Periodika, Monitor Ecclesiasticus, Apollinaris, a także w teologicznym czasopiśmie Concilium. Wielkie uznanie, jakim ksiądz dr Zenon Grocholewski dzięki swym publikacjom cieszył się w kręgach naukowych, sprawiło, że Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego zwrócił się do niego z prośbą o prowadzenie wykładów jako professore invitato. Bycie profesorem i wykładowcą było dla niego czymś tak bardzo ważnym i cennym, że mimo tego, iż w międzyczasie został mianowany prałatem, biskupem, arcybiskupem i na koniec prefektem sygnatury apostolskiej, przez 24 lata, od 1975 do 1999 roku, z wielkim oddaniem prowadził zajęcia z kanonicznego prawa procesowego, a początkowo także z kanonicznego prawa małżeńskiego. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w latach 1974-1982 uczestniczył ponadto w organizowaniu międzynarodowych konkursów Renovationis Canonice Pro Judicibus. Przez jakiś czas, w latach 1980-1984, był również profesorem kanonicznego prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Do jego działalności dydaktycznej należy też dodać zajęcia w studium rotalnym, na którym w latach 1986-1998 wykładał sprawiedliwość administracyjną. Pośród swoich studentów pozostawił po sobie wspomnienia wspaniałego dydaktyka, świetnie przygotowanego do każdego wykładu, mówiącego ze swadą, jasną i precyzyjną łaciną, którą opanował do tego stopnia,
że potrafił nawet w tym języku żartować. Ukoronowaniem uznania, jakim ksiądz dr Zenon Grocholewski powszechnie się cieszył jako wybitny znawca prawa kanonicznego, było powołanie go przez ojca świętego Jana Pawła II na członka specjalnej komisji przygotowującej nowy kodeks prawa kanonicznego. Jak wiadomo, zamysł rewizji dotychczasowego prawa kanonicznego, obowiązującego od 1917 roku, powstał jeszcze za czasów Jana XXIII. Dnia 28 marca 1963 roku papież ten ustanowił papieską komisję do rewizji kodeksu prawa kanonicznego, Pontificia Commissio Codici Juris Canonici Reconiscendo. Jednakże jej prace mogły się praktycznie rozpocząć dopiero po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Organem doradczym komisji stało się Kolegium Konsultorów, powołane do życia 17 czerwca 1964 roku przez papieża Pawła VI. W pracach nad nowym kodeksem brały również udział konferencje episkopatów całego świata, proszone o przesyłanie swych propozycji, a także dykasterie Kurii Rzymskiej, uczelnie kościelne oraz Unia Przełożonych Generalnych Instytutów Zakonnych. W latach 1973-1980 dokonano rewizji pierwotnego projektu, dotychczasowe schematy połączono w całość i nadano im ciągłą numerację. W ramach kolejnych konsultacji zostały zgłoszone nowe uwagi. Po ich uwzględnieniu arcybiskup Rosario José Castillo Lara, przewodniczący papieskiej komisji do rewizji kodeksu prawa kanonicznego, dnia 22 kwietnia 1982 roku przekazał Janowi Pawłowi II nowy projekt kodeksu, który był już właściwie, jak sądzono, gotowy do ostatecznego zatwierdzenia. Tymczasem Ojciec Święty powołał specjalną komisję złożoną z 7 osób pochodzących z różnych krajów, aby razem z nimi raz jeszcze przejrzeć wręczony mu dokument. Jej członkami byli wspomniany już arcybiskup Rosario José Castillo Lara, Wenezuelczyk, przyszły kardynał. Ksiądz Edward Egan, audytor Roty Rzymskiej, Amerykanin, przyszły kardynał. Ksiądz profesor Eugenio Correco, wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie we Fryburgu, Szwajcar, przyszły biskup Lugano. Ojciec Umberto Betti, franciszkanin, dogmatyk, ekspert na Soborze Watykańskim II, biorący czynny udział w przygotowaniu konstytucji dogmatycznych Lumen Gentium i Dei Verbum, Włoch, przyszły kardynał. Ojciec Francisco Xavier Ochoa, jezuita, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Laterańskim, Hiszpan. Na koniec profesor István Neszter, Węgier. Do tego szczególnego grona specjalistów prawa kanonicznego został zaproszony także najmłodszy spośród nich, liczący wtedy zaledwie 43 lata, kanclerz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, ksiądz prałat Zenon Grocholewski, także przyszły kardynał. Kiedy papież zaprosił nas do siebie na obiad, wspominał kilka lat później, i podczas niego powiedział, byśmy mu pomogli odczytać projekt kodeksu, wszyscy byliśmy zaskoczeni. Zdziwienie nasze jeszcze bardziej wzrosło, gdy papież oświadczył, że już dwukrotnie ten projekt przeczytał. Teraz pragnie, byśmy razem z nim raz jeszcze go przestudiowali. Podzieliliśmy więc cały projekt na kilkanaście części według liczby kanonów. Odtąd regularnie spotykaliśmy się z papieżem i każde takie spotkanie trwało około 3 godzin. Każde łączyło się z obiadem, podczas którego omawianie problemów trwało nadal. Jeden z nas referował dane zagadnienie, a reszta spożywała obiad. Te spotkania ciągnęły się też przez okres wakacji papieskich w Castel Gandolfo. Kilkakrotnie spotykaliśmy się też sami, by pewne kwestie przedyskutować między sobą. Czasem też
Dochodziło do sporów między nami w obecności samego papieża. On wtedy bardziej się przysłuchiwał niż aktywnie włączał się do dyskusji. Bywało jednak i tak, że wypowiadał swoje opinie lub zadawał pytania. Niektóre zmiany w ostatecznej wersji projektu zostały dokonane z jego osobistej woli i inicjatywy. Bardzo leżało mu na sercu opublikowanie dokumentu wprowadzającego do kodeksu Sacre Discipline Leges. Wydaje się, że ten dokument opracował on osobiście. Ostatecznie prace nad odnową kodeksu prawa kanonicznego zostały zakończone 25 stycznia 1983 roku, kiedy to Jan Paweł II promulgował jego nowy tekst. Z tego prawdziwie historycznego wydarzenia pochodzi fotografia autorstwa Arturo Marii, którą kardynał Zenon Grecholewski uważał za jedną z najważniejszych w swoim życiu. Przedstawia on sam moment podpisania przez Ojca Świętego nowego kodeksu. Wokół Jana Pawła II stali wtedy jego najbliżsi i najważniejsi współpracownicy, ówczesny sekretarz stanu, kardynał Agostino Casaroli i prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Józef Ratzinger, a także jeszcze cztery inne osobistości. Pośród nich, po lewej stronie, widnieje postać nowego, dopiero co wyświęconego biskupa Zenona Grocholewskiego. Arcybiskup Zenon Grocholewski był niewątpliwie świadomy swych dokonań i osiągnięć, a jednak ciągle pozostawał człowiekiem bardzo skromnym i nietworzącym dystansu wobec innych, w myśl hasła Illum portet crescere. Sukcesy naukowe zapewne dawały mu wiele osobistej satysfakcji, jednakże dla niego najważniejsza była służba Kościołowi, a przez to samemu Chrystusowi. W tej postawie nieodmiennie trwał, choć 15 listopada 1999 roku jego zatroskanie o to, aby Chrystus wzrastał poprzez działalność wyższych uczelni katolickich, przyjęła zupełnie inny charakter. Tego bowiem dnia Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Dokładna ówczesna nazwa nadana tej kongregacji przez Pawła VI brzmiała Sacra Congregatio pro Institutione Catholica de Seminaris Adque Studiorum Institutis. Odtąd jego działalność w dziedzinie nauki przyjęła kształt odnoszący się już nie tyle do osobistych badań i publikacji, ale przede wszystkim do jej struktur. Jako prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego był pierwszym odpowiedzialnym w Kościele za organizację i poziom szkolnictwa katolickiego na całym świecie. Tę decyzję Jana Pawła II arcybiskup Grocholewski przyjął z ciężkim sercem. Dotychczasowa praca w sygnaturze apostolskiej była mu bardzo bliska z racji osobistego wykształcenia prawniczego oraz dużego, trwającego 27 lat stażu w tej instytucji. Jak mało kto znał ją dosłownie od środka. Ponadto przez ostatnie lata swej pracy, zwłaszcza na stanowisku prefekta sygnatury, arcybiskup Grocholewski dokonał w niej niezbędnych zmian personalnych, dzięki którym działała ona niezwykle sprawnie i kompetentnie. Tymczasem właśnie w takiej sytuacji miał ją opuścić i podjąć zupełnie nowe wyzwania. Jednakże je podjął właśnie w duchu świętego Jana Chrzciciela z przekonaniem, że jeśli Bóg powołuje go na ten urząd decyzją samego Ojca Świętego, to znaczy, że także i w tym nowym obszarze działań musi dać z siebie wszystko, aby to Chrystus przede wszystkim wzrastał. Po latach, patrząc wstecz na swoje dokonania, dziękował Panu Bogu za to, że zechciał go do tego dzieła wezwać. Kongregacja Wychowania Katolickiego, na której czele postawił go Jan Paweł II,
została powołana do istnienia przez papieża Sykstusa V w 1588 roku, aby sprawować opiekę nad uniwersytetami w Rzymie i w Europie. W roku 1915 Benedykt XV powołał do życia drugą sekcję kongregacji, która miała się troszczyć o seminaria duchowne. Z kolei Paweł VI na mocy Konstytucji Apostolskiej Regimine Ecclesiae Universae z 1967 roku utworzył jeszcze jedną sekcję, tym razem poświęconą szkołom katolickim. Ponadto od 1941 roku przy tej kongregacji powstało papieskie dzieło powołań kapłańskich Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali. W takim właśnie kształcie strukturalnym w 1999 roku obejmował kongregację arcybiskup Grocholewski. Natomiast z dużym osobistym bólem przyjął on kolejne zachodzące w niej zmiany. Uważał bowiem, że jej dotychczasowa struktura najlepiej oddaje cele, do których kongregacja została powołana, tym bardziej, że były one wyraźnie określone w drugim członie tej nazwy De Seminaris Adque Studiorum Institutis, odnośnie do seminariów i instytutów studiów. Tymczasem w 2013 roku papież Benedykt XVI listem apostolskim w formie motu proprio przeniósł do kongregacji do spraw duchowieństwa kompetencje dotyczące powołań kapłańskich oraz formacji kandydatów do kapłaństwa, pozostawiając kongregacji wychowania katolickiego sprawy samego tylko kształcenia intelektualnego przyszłych kapłanów. Warto tutaj zaznaczyć, że jak się wydaje, najważniejsze dokumenty dotyczące seminariów duchownych, opublikowane w czasie, gdy podlegały one kongregacji wychowania katolickiego, której jako prefekt przewodził kardynał Zenon Grocholewski, dotyczyły bardzo ważnych dzisiaj spraw. Kryteriów rozpoznania powołania kapłańskiego u osób o tendencjach homoseksualnych, dokument z 2005 roku, oraz wskazówek odnośnie do korzystania z pomocy psychologicznej przy przyjmowaniu kandydatów do kapłaństwa, jak również w trakcie ich seminaryjnej formacji, dokument z roku 2008. Obecne kompetencje Kongregacji Wychowania Katolickiego i za nie kardynał Grocholewski był odpowiedzialny w latach 2013-2015, czyli do końca swego urzędowania, odnoszą się głównie do dwóch dziedzin. Pierwszą z nich jest troska o wszystkie szkoły i instytuty kształcenia i wychowania na każdym poziomie przeduniwersyteckim, zależny od władz kościelnych, jednakże poza tymi szkołami, które podlegają kompetencji Kongregacji Kościołów Wschodnich oraz Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W skali całego świata tych szkół podlegających Kongregacji Wychowania Katolickiego jest 210 tysięcy, z ogromną liczbą ponad 60 milionów uczniów. Natomiast drugą dziedziną kongregacji jest czuwanie nad wszystkimi kościelnymi lub świeckimi uniwersytetami, wydziałami, instytutami i szkołami wyższymi, zależnymi od kościelnych osób prawnych, a także nad instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi cele naukowe. Na całym świecie jest ich obecnie 1865. Do tego drugiego zakresu działań kongregacji sam kardynał Grocholewski przywiązał osobiście bardzo dużą wagę. I to od samego początku swej działalności w Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli od dnia 15 listopada 1999 roku. Było to niemal w przeddzień inauguracji obchodów wielkiego jubileuszu roku 2000. Nowy prefekt doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że w tym niezwykłym dla całego chrześcijańskiego świata wydarzeniu kierowana przez niego kongregacja musi mieć swój prawdziwie znaczący udział i wkład. Dlatego dnia 12 lutego 2000 roku zorganizował specjalną konferencję o charakterze studyjnym,
której celem było przygotowanie obchodów roku jubileuszowego dla nauczycieli akademickich. We wprowadzeniu do niej przedstawił on znaczenie wielkiego jubileuszu jako szczególnego czasu wewnętrznego nawrócenia, dzięki któremu katoliccy nauczyciele akademiccy będą mogli jeszcze bardziej świadomie i rzetelnie urzeczywistniać egzystencjalną syntezę między wiarą, którą wyznają i o której osobiście świadczą, a nauką, którą pogłębiają i której nauczają. Podczas tej konferencji wybrano następujące motto obchodów jubileuszowych. L'università per un nuovo umanesimo, il giubileo degli universitari, itinerario teologico pastorale, czyli Uniwersytet na rzecz nowego humanizmu, jubileusz pracowników akademickich, itinerarium teologiczno-duszpasterskie. Wielki jubileusz roku 2000, przeżywany przez katolickich nauczycieli akademickich, powinien stać się również, według arcybiskupa Zenona Grochorewskiego, dobrą okazją, aby na różne organizowane w Rzymie konferencje zapraszać także innych nauczycieli akademickich, zarówno niechrześcijan, jak i agnostyków oraz niewierzących. Prefektowi kongregacji chodziło bowiem o to, aby przekraczając wspólnie próg nowego tysiąclecia, tworzyć poczucie nie tylko powszechnego braterstwa, ale i wspólnej odpowiedzialności za świat. W realizacji tego programu arcybiskup Zenon Grochorewski widział swój osobisty wkład i odpowiedzialność za wywyższanie Chrystusa we współczesnym świecie. I to właśnie w czasie, gdy chrześcijanie przeżywali 2000. rocznicę Jego przyjścia na świat. W moim najgłębszym przekonaniu, właśnie w tej wizji przeżywania przez środowisko akademickie wielkiego jubileuszu roku 2000 ukazała się, niejako syntetycznie, licząca kilkanaście lat działalność Kongregacji Wychowania Katolickiego, której przewodził najpierw arcybiskup, a od 2001 roku kardynał Zenon Grocholewski. Działalność ta wyrażała się w następujących słowach kluczach. Egzystencjalna synteza wiary i nauki, umocnienie wiary w Jezusa Chrystusa, ewangelizacja, otwartość i dialog ze współczesnym świecie, nowy humanizm, którego centrum jest Jezus Chrystus. W tym świetle trzeba najpierw zobaczyć niezwykle ważną i jednocześnie odważną decyzję kardynała Grochorewskiego, aby włączyć się w urzeczywistniany w Europie tak zwany proces boloński. Jego poprzednik na urzędzie prefekta kongregacji, kardynał Pio Laghi, patrzył na to z dużym dystansem. Tymczasem kardynał Grochorewski mimo pewnych trudności dostrzegł w nim wielką szansę dla Kościoła. W artykule opublikowanym w roku 2011 na łamach seminarium wskazał 6 fundamentalnych argumentów przemawiających za zaangażowaniem się Stolicy Apostolskiej w tej dziedzinie. Jego zdaniem, po pierwsze, gdyby nie doszło do włączenia się w proces boloński, to wydziały studiów kościelnych znalazłyby się na marginesie studiów wyższych w Europie. Po wtóre, wydziały teologiczne istniejące na uniwersytetach państwowych i publicznych, a ma to miejsce w przypadku 10 krajów europejskich, zostałyby podporządkowane prawom państwowym, które nie uwzględniałyby specyfiki studiów kościelnych. Po trzecie, właśnie dzięki wejściu przez Stolicę Apostolską w proces boloński, wydziały teologiczne wpisują się pełnoprawnie w nurt studiów wyższych w Europie. W konsekwencji, po czwarte, tytuły akademickie z teologii i innych nauk kościelnych zyskują swoją godność w całym świecie akademickim. Poza tym, po piąte, dzięki obecności w procesie bolońskim Stolica Apostolska stała się czynnym podmiotem w tych instytucjach międzynarodowych, w których podejmuje się ważne decyzje odnośnie do uniwersytetów i szkół wyższych. Dzięki temu może ona wnieść swój wkład w europejskie życie uniwersyteckie, czerpiąc z bogactwa
myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI. Na koniec, po szóste, uczestnicząc w procesie bolońskim, uczelnie kościelne i katolickie z większą łatwością mogą nawiązywać i utrzymywać kontakty z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, w tym także z agnostykami i osobami niewierzącymi, co może przyczynić się do tak ważnego dialogu, jakim jest dialog między wiarą a rozumem. Kardynałowi Grocholewskiemu bardzo zależało na tym, aby uniwersytety katolickie w swojej działalności i programie wychowawczym nie tylko zachowywały, ale przede wszystkim głosiły współczesnemu światu swoją katolickość. I to także wtedy, gdy działają w krajach, w których katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość. Pod tym względem niezwykle ważne i inspirujące były dla niego oficjalne wizyty w Tajwanie, Tajlandii i w Korei Południowej, odbywane na zaproszenie tamtejszych rządów. W Tajpej, stolicy Tajwanu, po raz pierwszy był w roku 2003, aby w miejscowym Uniwersytecie Katolickim Fuyen, gdzie studiuje zaledwie 2% katolików, wziąć udział w konferencji na temat tożsamości katolickiego uniwersytetu. Wcześniej jednak na własne życzenie udał się wtedy do Uniwersytetu Buddyjskiego, gdzie zapytał, w jaki sposób na tym uniwersytecie promuje się buddyzm. W odpowiedzi usłyszał, że wprawdzie od żadnego ze studentów nie wymaga się wyznawania tej religii, to jednak wszyscy muszą uczestniczyć w wykładach o buddyzmie w wymiarze 2 godzin tygodniowo, ponieważ wybierając ten właśnie uniwersytet, powinni wiedzieć, jakie wartości on głosi. Jak później wspominał, ta odpowiedź była dla niego prawdziwie olśniewająca. Odtąd kardynał Grocholewski uważał, że te same zasady powinny się odnosić również do uniwersytetów katolickich, znanych skądinąd z wysokiego poziomu. Jeżeli ktoś decydował się na studia właśnie na nich, to przecież powinien wiedzieć, na jakich fundamentach antropologicznych i teologicznych zostały one założone. Wielką radością i osobistą satysfakcją stało się to, że pod koniec swego urzędowania na stanowisku prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego rząd Tajwanu podpisał porozumienie ze Stolicą Apostolską, na mocy którego na Uniwersytecie Katolickim mogą odbywać się obowiązkowe dla wszystkich studentów wykłady o chrześcijaństwie. Odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI, wyrażone w roku 2011, kardynał Grocholewski podjął się zorganizowania Światowego Kongresu z okazji przypadających w 2015 roku 2 bardzo ważnych rocznic. 50-lecia ogłoszenia przez Sobór Watykański II deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum Educationis oraz 25-lecia ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II Konstytucji Apostolskiej o Uniwersytetach Katolickich Ex Corde Ecclesiae. Celem kongresu miało być ożywienie zaangażowania Kościoła na polu edukacji. Owocem prac przygotowawczych było zaprezentowane przez kardynała prefekta w 2014 roku Instrumentum Laboris noszące tytuł Educare Oggi e Domani, una passione che si rinnova, wychowywać dzisiaj i jutro, ciągle odnawiająca się pasja. Bezpośrednim przygotowaniem do Światowego Kongresu stało się forum pod hasłem Educare Oggi e Domani, wychowywać dzisiaj i jutro, zorganizowane 3 czerwca 2015 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, przy współpracy stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji, obchodzącej właśnie 70. rocznicę swojej działalności. W forum obok sekretarza stanu kardynała Piero Parolina wzięło udział około 400 osób, ambasadorów, rektorów uniwersytetów,
dyrektorów szkół katolickich, przedstawicieli różnych stowarzyszeń wychowawczych. Obrady forum otworzył i zamknął kardynał Zenon Grocholewski. Były to jego ostatnie publiczne wystąpienia jako prefekta kongregacji, ponieważ nieco wcześniej, 31 marca 2015 roku, papież Franciszek przyjął jego rezygnację z tego urzędu w związku z osiągnięciem 75 roku życia. Dlatego też przygotowywany przez niego od 4 lat Światowy Kongres, odbywający się pod hasłem Educare oggi e domani, una passione che si rinnova, prowadził w dniach od 18 do 21 listopada 2015 roku w Watykanie i w Rzymie jego następca na urzędzie prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, kardynał Giuseppe Versaldi. Sam kardynał Zenon Grocholewski był już tylko jego gościem. Na zakończenie kongresu w auli Pawła VI Ojciec Święty Franciszek w obecności ponad 1100 uczestników pochodzących z 84 krajów całego świata, w tym 46 biskupów oraz 75 rektorów uniwersytetów powiedział: Pragnę podziękować wychowawcy, l'educatore, który stał się wychowawcą poprzez drogę prawa kanonicznego. Sam nie wiem, jak to jest możliwe, ale on nim się stał. Kardynałowi Grocholewskiemu. On jest tutaj obecny. On doprowadził do podpisania porozumień z uniwersytetami całego świata, katolickimi i niekatolickimi. Dlaczego? Dlatego, że pasja wychowywania prowadzi aż do tego, do humanizowania ludzi. Także jemu publicznie mówię: dziękuję, eminencjo. W tym momencie w auli Pawła VI rozległy się oklaski. Byłem tego osobistym świadkiem. Dzisiaj tymi oklaskami w naszych najlepszych myślach niejako obejmujemy także imponujący dorobek piśmienniczy kardynała Zenona Grocholewskiego. Z okazji nadania mu w roku 2017 doktoratu honoris causa przez Ludwig Maximilians Universität München ukazała się publikacja Elmara Güthoffa Zenon Grocholewski Bibliografii und Biografii, w której umieszczono spis jego 1491 publikacji, książek, artykułów naukowych i popularno-naukowych, recenzji, wywiadów, homilii, przemówień, wstępów. Ponieważ kardynał pisał niemal do końca swoich dni, tych nowych publikacji musiał ukazać się odpowiednio więcej. Stąd jako autor mógł się pochwalić imponującą liczbą ponad 1500 pozycji bibliograficznych. Ponadto, jako jeden z najbardziej znakomitych znawców prawa kanonicznego, często bywał zapraszany z wykładami na różne wykłady naukowe organizowane w 40 krajach na wszystkich 5 kontynentach. Został również obdarowany 25 doktoratami honorowymi, przede wszystkim w Europie, ale także w Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Afryce. Pierwszy z nich otrzymał w roku 1988 jeszcze jako prefekt sygnatury apostolskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Również najpierw w Polsce na Kulu w 1999 roku otrzymał ten tytuł, będąc już prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego. Natomiast ostatnim doktoratem honorowym, a 6. w naszym kraju, był doktorat przyznany mu przez Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie jesienią 2019 roku, gdy już był kardynałem emerytem. Ciesząc się w pełni zasłużoną sławą i powszechnym szacunkiem z racji swych osiągnięć, pełnionych wysokich urzędów i godności, kardynał Grocholewski najbardziej dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa. Obchodząc w 2013 roku 50-lecie święceń kapłańskich, pisał: Illum oportet crescere. A my, jubilaci,
mam jeszcze dużo do zrobienia. To nieprawda, że ty, schorowany emeryt, już niczego zrobić nie możesz. Nieprawda. Możesz być bardziej twórczy dla Kościoła i własnej świętości niż przedtem. Chrystus jako kapłan najwięcej zdziałał, gdy po ludzku mówiąc, już niczego nie mógł uczynić, gdy był przybity do krzyża. Wtedy dokonał dzieła odkupienia. I my mamy jeszcze dużo do zrobienia, bardziej modlitwą i cierpieniem niż zewnętrznym działaniem. Od kapłaństwa nie ma emerytury. Takim też kapłanem był aż do ostatniego swego dnia, do 17 lipca 2020 roku. Dlatego też w tym momencie za Ojcem Świętym Franciszkiem pragniemy powiedzieć: bardzo ci dziękujemy, drogi nam wszystkim, księże kardynale Zenonie. Dziękujemy ci bardzo.